Pan Jarosław Sidor, udzielam głosu, ad vocem. Króciutko do wypowiedzi pana prezydenta Adamowa, za się stosunkuję, ale powtórzę to, co mówię od wielu, wielu lat. To, co się dzieje tutaj na tej sali, właśnie polityka zabija to miasto. Nie potrafimy rozsądnie usiąść i porozmawiać. Niekoniecznie na sesji, ale również sprzed, aby pewne rzeczy sobie, kolokwialnie mówiąc, wyrzucić. Bo to miejsce ma na sesji, a później wszyscy będziecie sobie ręce podawać, się ściskać lub też ewentualnie nie i miasto, tak jak tutaj niektórzy mówili, nie będzie szło do przodu, ale będzie po prostu w marazmie. Boli mnie to od lat, dlatego zawsze byłem za tym, żeby nie było polityki, nie było partii w samorządach, tylko były osoby, które będą chciały coś w tym samorządzie po prostu zmienić. To jest pierwsza rzecz. I mam nadzieję, że po mojej wypowiedzi skończy się ta polityka po prostu w samorządzie, przynajmniej na tej sesji.